pan z perspektywy tylu lat odtwarza, ta, a jednocześnie pan no, słyszy, co dzieje się u naszych sąsiadów, jak oni swoje krzywdy rzekome wypominają, prawda, jak twierdzą, że no, ustawiają się obok ofiar tej wojny, prawda, zapominając, że są sprawcami. Mówią o wypędzeniach, kiedy my raczej z naszej perspektywy traktujemy to jako wysiedlenia, prawda? Tak, o Niemców. O Niemców chodzi. I co pan o tym sądzi? Jak pan to widzi? Czy ma pan do tego jakiś komentarz? Jeśli uważam... Albo co pan by im chciał powiedzieć, jakby pan miał okazję? Ja bym chciał powiedzieć i pokazać. Po prostu uważam, jak oni mówią, wyliczają swoje straty i swoje jakieś prawa, jakieś, to bym ich tu przyprowadził, pokazał im, ile nasze straty wynoszą, prawda? Jak oni w bestialski sposób mordowali. To nie jest normalna wojna, która nie była, która była to, jak to my, armia do armii i fronty i strzela i tak dalej, bo to jest normalne, ale to takie znęcanie się nad ludźmi, nad bezbronnymi cywilami. No, no, proszę sobie wyobrazić, jak matka idzie, ma troje dzieci z mężem, tak u nas w tej naszej grupie była, jedno dziecko w poduszce ma, maleńkie, noworodka i tych dwoje takich mniejszych, mówi, i to nie mieli litości. Też wszystko na pole wygnali, rozstrzelili wszystkich, obojętnie na płeć, na wiek, na to wszystko. I to by Niemcom trzeba, bo niektórzy, ci, którzy teraz mówią, to nie pamiętają, albo w ogóle się po wojnie urodzili, nie pamiętają i nie wiedzą, jak właściwie ta wojna wyglądała, co oni robili tu z Polakami i innymi narodami podbitymi. Także, że to, a to, że oni jakieś tam mówią o ziemiach tych takich, które potracili, co ich wypędzili, to przecież nie Polska przecież te ziemie im zabrała, tylko cztery mocarstwa tak ustalili, że te ziemie nam dali, ale zabrali nam na wschodzie. Tak, myśmy, jak przed wojną mieliśmy 352 tysiące kilometrów kwadratowych, to teraz mamy 312. To gdzie żeśmy, komu żeśmy zabrali? To byśmy mieli chyba tych ziemi jeszcze więcej. A myśmy stracili 40 tysięcy przez tą zamianę 40 tysięcy metrów, kilometrów kwadratowych. Też byłbym, nawet mimo tego, ile poniosłem tyle nieszczęścia, że miałem, ale też byłbym gotów im przebaczyć i właściwie szczęściowo też czas zatarł rany. Już im szczęściowo się pogodziłem, przebaczyłem, ale nie do końca, nie do końca. A żebym wiedział naprawdę, to jest wszystko ze strony Niemiec bardzo szczere i chęć pojednania, to bym im zapomniał o wszystkim. Po prostu przebaczył. Dziękuję.